Marcina Zawadzkiego, przewodniczącego Rady Federacji Rodzin Katyńskich, księdza komandora Janusza Bąka, kapelana Federacji Rodzin Katyńskich, pana Grzegorza Hoffmana, prezesa Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i wszystkich członków Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Chciałbym powitać pana doktora Andrzeja Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Miejsc Walki i Męczeństwa. Chciałbym powitać pana kuratora Karola Senika i panią wizytator Barbarę Niesłuchowską. Również pana Stanisława Pączaka, kierownika Muzeum Katyńskiego. Sławomira, przepraszam. Sławomira, najmocniej przepraszam, ponieważ pan jest nowym kierownikiem muzeum. Jeszcze to imię nie utrwaliło się w pamięci. Przepraszam bardzo. Witam również pana Grzegorza Dawidowskiego, burmistrza Targówka, którego uprzejmości zawdzięczamy tą dzisiejszą ekspozycję, którą nam wypożyczył. Witam panią Alinę Janowską, mieszkankę Żywoża, wybitną aktorkę, przewodniczącą pierwszej Rady Dzielnicy po transformacji. Chciałbym powitać panią Janinę Różecką, powstańca warszawskiego, która jest legendą Tempołowskiej. Do tej pory jest aktywna w tej szkole, jest ulubienicą wszystkich uczniów, wychowanką wielu pokoleń. Na końcu chcę powiedzieć, że są obecne władze naszej dzielnicy. Burmistrz, pan Krzysztof Bugla, inicjator tej ekspozycji, jego zastępcy, pan Michał Jakubowski i pan Witold Sielewicz. Jest pani dyrektor tej szkoły, Aldona Bałaźnińska-Lazar. Witam ją, chociaż to jest dyrektor obiektu, ale gospodarzami tej uroczystości jesteśmy my. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że nie jest to pierwszy projekt, który realizujemy w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Jak państwo widzicie z tego anturażu, działa tu Szkolne Centrum Kultury. Jest to instytucja niezwykle kreatywna, z którą pracujemy, a myślę, że ta współpraca w przyszłości będzie jeszcze ściślejsza i da jeszcze lepsze efekty. Chciałbym podziękować Muzeum Wojska Polskiego, które udostępniło nam pamiątki z własnych zbiorów. Za to serdecznie dziękujemy profesorowi Januszowi Krzysztofowi.